Dzisiaj opowiem o czterech suplementach dla wsparcia zdrowia mózgu. I ten temat nie będzie związany typowo z nootropikami, jak to było w filmie, który był tutaj, ale będą to suplementy, które wspierają zdrowie i strukturę mózgu właśnie długofalowo, które możemy stosować długofalowo, żeby wpływać na poziom BDNF, NGF, żeby właśnie ten mózg odpowiednio pracował, żeby jego struktura była odpowiednia, żeby pamięć nasza była dobra i żeby ten mózg długofalowo po prostu był zdrowy, żebyśmy byli pod tym względem zdrowi. Jest kilka takich suplementów, które tutaj są bardzo, bardzo korzystne. I niekoniecznie one są stymulujące, niekoniecznie jakieś tam mocne efekty dają od razu, ale po prostu dla zdrowia mózgu warto je stosować. No i zdecydowanie, oczywiście, moją podstawą jest omega 3, omega 3, o którym mówię bardzo często, omega-3, szczególnie jako DH, czyli kwas dokecanowy, -zach bardzo dobrze wpływa na strukturę mózgu, może wpływać na nastrój, na błony komórkowe, na pamięć i w ogóle yy, bardzo zdrowo jest bardzo zdrowy praktycznie pod każdym względem, jest bardzo polecam właśnie y, suplementację kwasów tłuszczowych omega-3 praktycznie y, dla każdego. To naprawdę y, podstawa nie tylko dla mózgu. Y, kolejną rzeczą będą y, witaminy z ruchu B. Y, witaminy z ruchu B, o których bardzo często mówię w przypadku neurotransmiterów, przy, w przypadku jakiegoś tam zdrowia, że niedobory witamin z ruchu B będą wpływały na niedobory serotoniny, dopaminy i innych neurotransmiterów, ponieważ witaminy z ruchu B, B12, kwas foliowy B1, B2 są kluczowe dla produkcji tych neurotransmitterów, jeżeli nie nie mamy tych właśnie witamin z ruchu B to po prostu będzie mieli kiepski nastrój bardzo często depresja jest związana z niedoborem witaminy B12 czy innych witamin z ruchu B gorsze samopoczucie, więc to też totalna podstawa dla produkcji neurotransmiterów kolejna rzecz, którą też bardzo lubię i którą też stosuję od bardzo dawna i polecam szczególnie długofalowo dla struktury i zdrowia mózgu dla osób młodszych, starszych niekoniecznie jest to jakoś tam mocno odczuwalne ale na dłuższą metę uważam, że na mózg będzie wpływać i na pamięć bardzo korzystnie to jest bakopa manieri oraz kola. Te dwa adaptogeny typowo wpływają właśnie na zdrowie i strukturę mózgu. I ich stosowanie po prostu dwa, żeby ten mózg był chroniony, żeby była neuroprotekcja, żeby była odpowiednia pamięć i funkcjonowanie mózgu bardzo bezpieczne. No znowu nie są to jakieś tam mocne stymulanty, ale to już bardziej tak jest z koncentracją na mózgu. Dalej na pewno warto wymienić Lion's Mane. Tego akurat walines jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że już wkrótce będzie. Lion's Mane, czyli liwia grzyba, Yamabushi Herikum, Hericum, czy jakieś inne nazwy, bo ten Lion's Mane ma tych nazw dosyć sporo. Bardzo fajny suplement pod względem stymulacji NGF, czyli tego czynnika wzrostu nerwów. Bardzo fajnie będzie dbał o zdrowie naszego mózgu i działa też doraźnie. Lion's Mane przeważnie, na szczęście jest dodawany do kawy, kawa grzybowa. Bardzo fajne, doraźne efekty daje, odczuwalne, że naprawdę mamy lepszą pamięć, koncentrację, i pracę umysłu, także to bardzo zdecydowanie polecam. No i co jeszcze warto wymienić, to na przykład urydyna w postaci albo samej urydyny, czy CDP choliny która bardzo dobrze na dłuższą metę też będzie regenerować nasze błony komórkowe, nasz układ nerwowy, i w przypadku takiego, jak już powiedzmy uszkodzeń mózgu i tak dalej, może to się bardzo dobrze sprawdzić, więc to na pewno mogę polecić. Yy, racetamy, co, yy, co prawda są najbardziej kojarzone z nootropikami i poprawą pracy mózgu, ale też dla struktury mózgu, też bardzo często są stosowane, więc to też mogą być suplementy, o których możemy powiedzieć. Jest oczywiście też bardzo dużo innych suplementów, czy to ziołowych, czy stymulantów, czy innych rzeczy, które wpływają na zdrowie. I strukturę mózgu, ale te, które naprawdę dbają o to, żeby ten mózg funkcjonował długofalowo bardzo dobrze, to myślę, że są te, które wymieniłem. I te rzeczy warto stosować naprawdę w jakimś tam być może połączeniu, czy na dłuższą metę, i żeby po prostu ten mózg funkcjonował odpowiednio, do tego możemy dobrać na przykład odpowiednie nootropiki czy inne rzeczy, żeby na przykład jakoś tam w pojedynczych okresach, na przykład się stymulować, ale taka postawa jest naprawdę bardzo ważna. Ten b omega-3 to już w ogóle naprawdę, naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy. Bakopa, Monieri, Gotukola, bardzo też podstawowe. Lion's main już można to powiedzmy stosować rotacyjnie czy, czy bardziej doraźnie, ale też bardzo fajnie się sprawdzi, żeby o ten mózg dbać. I tak samo na przykład cdp czy Urydynę można od czasu do czasu dołączyć, ale to plus oczywiście biohacking, zdrowy styl życia, plus ewentualnie jakieś tam nootropiki i ten mózg powinien funkcjonować też bardzo dobrze, bo moim celem. Nie tylko jest to, żeby na krótką metę, tak? żeby w jakimś tam konkretnym momencie mieć najlepszą pracę umysłu, tylko żeby na dłuższą metę ten mózg funkcjonował bardzo dobrze, żeby nie mieć jakichś problemów właśnie y, uszkodzeń, czy nie wiem, jakichś tam problemów z pamięcią, koncentracją i tak dalej, tylko żeby dbać o ten mózg jak najszerzej. Tak? I suplementacja jest oczywiście jedną rzeczy, biohacking jest jedną rzeczy, y, jakieś tam morsowanie, aktywność fizyczna, tak, te wszystkie rzeczy mogą wspierać pracę mózgu. Tak samo jak na przykład y, no, chronienie tego mózgu przed jakimiś tam kontuzjami, bo wiadomo, że y, częste, szczególnie jakieś nawet lekkie mikrourazy mózgu bardzo negatywne, Negatywnie na ten mózg wpływają, a na przykład opanni, omega 3 czy tego typu rzeczy też mogą być dla mózgu bardzo korzystne, więc jest tych rzeczy bardzo, sporo, bardzo dużo. Też, oczywiście jest to zależne od diety, bo wegetarianie, weganie to B12 właściwie muszą suplementować, tak samo jak na przykład kreatyna, yy, która wpływa bardzo dobrze na mózg, na metylację i na neurotransmittery, szczególnie sprawdzi się u osób niejedzących mięso. U osób jedzących mięso wszystko, będzie to już troszeczkę mniej skuteczne, ale u osób na przykład właśnie wegetariani, wegetarian, wegan, yy, będzie takie, będą te rzeczy bardziej Indywidualne. Także to są takie podstawowe suplenty, które dbają o zdrowie i strukturę mózgu długofalowo. Może nie są super odczuwalne, nie są super stymulantami poza, CD, poza Lions Main, ale warto je po prostu stosować, żeby ten mózg funkcjonował odpowiednio. Tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam oczywiście do newslettera na temat biohackingu, który jest darmowy. Zapraszam na temat mojego, do mojego kursu na temat poprawy pracy mózgu i widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.